Witam serdecznie. Znajdujemy się przed dworcem w Białymstoku, do którego dotarliście do Warszawy. Co tu się wydarzyło? No, w dniu Święto Narodowego 11 listopada 2011 roku urządzili inscenizację do filmu chyba Łapanka Gestapo. Wszystkich wysiadających z pociągu z symbolami narodowymi legitymowali. Akurat ja domagając się wyjaśnień i podania przyczyn przez policję, dlaczego jestem legitymowany, zostałem spisany i sprawa trafiła do kolegium. W trybie przyspieszonym ukarano mnie 400 złotową grzywną plus 90 zł kosztów sądowych. Od decyzji odwołałem się dzisiaj, to znaczy w dniu dzisiejszym odbyła się rozprawa sądowa i no na rozprawie sędzina jeszcze nie rozstrzygnęła o winie i jest w tej chwili jest przeniesiona, termin rozprawy został przeniesiony na 4 kwietnia tegoż roku, na 11.30. Pani sędzia na wniosek redakcji Nowego Ekranu odmówiła rejestrowania rozprawy, twierdząc, że nie ma w tym interesu społecznego. Natomiast nasza obecność, czy też rejestracja tejże rozprawy, chodzi w Pana dobre imię, bo tak naprawdę zasłoniła się dobrem tutaj obwinionego, czyli Panu. Jak Pan to skomentuje? No cóż, jak ja mogę to skomentować? Władza, chyba jest, jak widać, nasza jest władza bardzo pokrętna i jak hipokryci, ponieważ w dniu 11 listopada mój ojciec, weteran wojny, żołnierz Armii Krajowej, otrzymał awans do stopnia majora w sposób publiczny. A jednocześnie jego syna, to znaczy mnie i moje dzieci, spisywali tylko dlatego, że mieliśmy symbole narodowe i wracaliśmy z manifestacji czy obchodów Dnia Niepodległości w Warszawie. Oskarżycielem był pan Leonid, taki policjant dyspozycyjny, tak naprawdę wniósł to ukaranie państwa, czy też samego pana już w konsekwencji. Wniosek do sądu. On dzisiaj opowiadał rzeczy niestworzone, nie mające absolutnie pokrycia w tym, co było napisane w jego notatce służbowej. Moim zdaniem po prostu ten człowiek dopuścił się, no myślę, że przestępstwa z uwagi na fakt, że nie zawarł w swojej notatce faktu, że po prostu razem z kolegami próbowali pana, to znaczy był pan zatrzymany i próbowano zaciągnąć pana do radiowozu. No tak, próbowano mnie zaciągnąć do radiowozu. Na interwencję mojej córki, gdy się zorientowali, że nie jestem sam, jednak nie zabrano mnie, ale za to dostałem wezwanie na policję na następnego dnia, gdzie zostałem, dzięki czemu, czy przez to, zostałem ukarany grzywną. Pani Krystyno, pani bardzo dzielnie broniła tatę. Słyszałem to, opowiadała pani o 11 listopada. I słyszałem też, że głównym powodem zatrzymania pani, wylegitymowania, był fakt posiadania przez panią symboli narodowych. Też wiem od taty, że tak naprawdę macie swoje korzenie w tejże polskości, ale za oceanem. Jak pani ocenia właśnie takie działania, wtedy kiedy godło, wtedy kiedy barwa narodowa jest wyzwaniem dla policji i postarania się przez nich po prostu zdeprecjonowania tych wartości narodowych? No to są działania proste. Ludzie pamiętają swoją historię, chcą jednak z dumą nosić znak narodowy, a policja zabrana. Jaki jest powód, tak naprawdę? Pani brat uniknął zatrzymania, uniknął legitymowania. Dlaczego?
tylko do tego, że właśnie na kurtce, na której na kurtce ja miałam znak symbol narodowy, on niestety nie miał, to była naklejka, tak, która się odlepiła się prawdopodobnie. No i tutaj właśnie tego symbolu nie miał, no i w ten sposób też nie zostałam. Ja jeszcze miałam te symbole, nie stałam sobie. Panu się uniknęło, pan uniknął tego spisywania, tak? Jeśli chodzi o posiadanie symboli narodowych, ale nie uniknął pan ujawnienia swoich danych osobowych, tylko dlatego, że podszedł pan do ojca, tak, i potraktowano was jako rodzinę, prawda? Również. Zobaczyliśmy tak naprawdę, że jak będę chciał tutaj... Tyle spod dworca w Białymstoku, gdzie spotkaliśmy białostockich patriotów poniewieranych przez polski wymiar sprawiedliwości. Jeszcze chciałem podziękować i osobom towarzyszącym oraz instytucjom czy osobom, którzy sponsorowali przyjazd do pana z Nowego Jorku. Dziękuję bardzo. Ze swojej strony mogę pana zapewnić, że postaramy się być jeszcze na kolejnej rozprawie. Dziękuję bardzo. Nie jest to daleko, ale niemniej jednak przyjrzymy się i tym funkcjonariuszom, który te polecenia panu Leoniakowi wydawał. Dziękuję bardzo. Dziękuję.